Ja pierdziczę. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, to co bierzesz, trzeba podwoić. Na pewno. Nie działa. I tak na szczęście jest tak, że jak ściszą na przykład głośniki, to i tak nie fałszujesz. Tak jak mówię, ja na przykład czasami jak nagrywam, to później... Jak się zapominasz, tak? To jest niemożliwe. Nie tego, tak. Michał Szpak nigdy nie... Jedyne, co trzeba trzymać, to dźwięk. Zrobił dużo oliwy Verdzi. O co w tym wszystkim chodziło? Znaczy ja śpiewałem do Słonecznika, bo do Słonecznik stał się po prostu kultową postacią w tym programie. Rozumiem. Czerwnik ten. Piotr, tak spoglądasz z taką nieśmiałością, ale jeżeli chodzi o ciebie, też mamy coś przygotowane, wiesz? Tak. Się boję, bo tam były wesołe wieczory, że tak powiem. No to proszę bardzo. No ty nie. Zaśpiewaj ten numer. Kto zaśpiewa? I swój numer. Zaśpiewasz? Puszczacz, ty masz szampan. Co lubicie w tej edycji? I śmiać się też. To wam się bardzo podoba. Bo to program muzyczny, więc muzyka musi być. Muzyka też musi być. A że my jesteśmy dość pogodni i lubimy się bardzo. Ale są takie głosy, że jest smutno. Jest bardzo wesoło. To jest podpuszczanie też. No właśnie, trochę to przyjąłem, że teraz korzystamy. Teraz na bitwach musisz być po prostu bardziej... Tak. Jeszcze raz ten sam jest bardzo ciekaw, podobno dzisiaj, ale nie zdejmą. Programy na żywo, to mamy też tyle, możesz więcej. Czy my kogoś pominęliśmy istotnego? Nie. Patrycja. Patrycja, jeśli leżysz jeszcze w łóżku, to po prostu nie chcę zaleć. Dzisiaj nie chciałem się kiedyś w studiu. Obiecałem, że to zrobię. Zostawiam i postępuję, co to się dzieje. Cały się na kawę, to muszę tą pytanie za chwileczkę. Synku, nie wybaczcie. Mamy też trochę kwitów na ciebie. No, zobaczcie. Zobaczcie, co przygotowaliście. Ale ja na pewno sądziłem, że aż tak, przepraszam, nie wejdę.
wejdę w ten problem, ale gdzieś ta więź emocjonalna między trenerem i tymi uczestnikami, moimi uczestnikami jest, oprócz tego, że to są wspaniałe głosy, to są też wspaniali ludzie, naprawdę. Pozdrawiamy tyle, że życzę powodzenia, jak czyli trzymam. Taki prawdziwy, nie? My też już rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę ty najlepiej jesteś w stanie, oczywiście nie mówiąc kunszczu i warsztatu chłopakom, ty jesteś w stanie wejść w skóry i w głowę tego, co się dzieje teraz w środku, czy skóry, nie? Skoro może nie, ale troszkę tak, to tak się dzieje. Tak jak Piotr powiedział, drużynę, wszyscy uczestnicy, których mamy teraz w swoich drużynach, są już na takim poziomie śpiewania, że ciężko będzie podjąć decyzję i tak naprawdę do kolejnego etapu przejdzie ktoś najbardziej gotowy na to, by na tej scenie zostać dłużej i po prostu związać swoje życie z muzyką zawodową. No, od nas będzie zależało rzeczywiście podjęcie tych trudnych decyzji, ale nie będzie to aż tak trudne, bo obserwujemy tych ludzi od samego początku. I wiemy, już teraz wiemy, kto swoim doświadczeniem poradzi sobie bardziej podczas bitew. Wiesz, o której jest problem? Nie, tego nie wiem. Nie wiesz? Musisz zdążyć przyjść się pomalować, uczesać? Tak. 25, czyli o 19 tak, jeszcze. Już koczuję nawet. Jeszcze jakiegoś kawa poprosiła, ale boję się, że to będą takie suchary, więc nie. Innym razem. Tak, chłopaki, to nie jest zadanie. Nie, już myślałem, że a teraz mówię tej blondynce, ale nie będziemy mówić kawałek w opiekunie. Trochę nie możemy się doczekać. Najpierw PNS Ekstra, więc małżeństwo Rześnowieckich. A to. Dzisiaj na warsztat biorą kolejny serial. Panowie, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy również za zaproszenie. Biorą na taką rodzinkę PL.